Jeszcze jeden i jeszcze raz. Czterdziesty odcinek Pleja do Maja i kolejna analiza, już piąta z siedmiu, także wytrzymajcie jeszcze trochę, a potem na pewno znajdą się o wiele ciekawsze tematy, ale przebrnijmy, skoro już zacząłem, to muszę to skończyć, także bez zbędnego gadania zaczynamy od Łotwy. Łotwa wystąpiła w drugim półfinale, gdzie zdobyła 106 punktów i zajęła 12 miejsce, na co złożyło się 6 miejsce u Żyli i 92 punkty oraz 15 miejsce u Widzów i 14 punktów tylko. W półfinale Żyli z Łotwy najlepiej oceniło Australię, a najgorzej San Marino. Najbardziej skrzywdzono Danię, która u Żyli była 16, a u Widzów 4. Jury trafiło 7 państw, które awansowało do finału. Widzowie natomiast najlepiej ocenili Rosję, a najsłabiej także San Marino. Natomiast najbardziej pokrzywdzili Maltę, która była u nich 13, natomiast jury oceniło Maltę na 4. miejscu. Widzowie trafili 8 państw, które awansowało do finału, natomiast jury i widzowie w swoich top 10 powtórzyli się 7-krotnie. Łotwa nie awansowała do finału, ale jury łotewskie najlepiej oceniło w finale Szwecję, a najsłabiej Finlandię. Jury pokrzywdziło Włochy niestety, które zostały umieszczone na 25. miejscu u jury, a u widzów były 5. Jury trafiło 4 państwa, które znalazły się w top 10 finału. Widzowie natomiast najchętniej głosowali na Litwę, a najmniej głosów oddano na Portugalię. I widzowie pokrzywdzili w finale Austrię, którą uplasowali na 19. miejscu, a u jury była 4. Widzowie trafili 7 państw, które znalazło się ostatecznie w top 10 finału, natomiast jury i widzowie powtórzyli się w swoich typowaniach tylko w przypadku 2 państw. Bardzo mało. Kolejne państwo to Macedonia, która także nie awansowała do finału, a w pierwszym półfinale zajęła przedostatnie 18 miejsce i 24 punkty na koncie, na co złożyło się 18 miejsce u jury i 18 punktów i 6 punktów od widzów, co także daje 18 miejsce. Macedonia w półfinale, a właściwie jury, najlepiej oceniło Bułgarię, a najsłabiej, co ciekawe, Austrię. I to właśnie Austria, która była ostatnia, jest najbardziej pokrzywdzona, bo u widzów była 11. Też nie zdobyła punktu, ale to była największa różnica w głosowaniu. Jury trafiło 7 państw, które awansowało do finału. Widzowie najchętniej zagłosowali na Albanię, a najmniej głosów oddano na Armenię. Natomiast Macedonia, właściwie Macedończycy, pokrzywdzili najmocniej Islandię, która była 17. U widzów, a u jury była 9. Widzowie trafili 6 państw, które ostatecznie awansowało do finału, natomiast jury i widzowie w swoich typowaniach trafili albo zgodzili się ze sobą 7 razy. W finale jury z Macedonii najlepiej oceniło Estonię, a najsłabiej Portugalię, natomiast Ukraina, która zajęła 24. miejsce, została najmocniej skrzywdzona przez jury, bo u widzów była 7. Jury trafiło 6 państw, które ostatecznie znalazło się w top 10 finału. Natomiast widzowie ponownie wsparli najmocniej Albanię, a nie wsparli Portugalii. Natomiast skrzywdzili Estonię, która była pierwsza u jury, a u widzów dopiero 17. 5 państw, które znalazło się w top 10, zostało trafnie wydopowanych przez widzów. Jury i widzowie w swoich top 10 zgodzili się ze sobą w przypadku 6 państw. Kolejne państwo to Malta, czyli kolejny brak awansu. W półfinale Malta zajęła 13 miejsce i zdobyła 101 punktów, na co złożyło się 5 miejsce u jury i 93 punkty, natomiast u widzów było to miejsce ostatnie 18 i 8 punktów. Jury z Malty w półfinale najlepiej oceniło Norwegię, a najsłabiej Słowenię. Natomiast skrzywdzono Rosję, która była 16 u jury, a u widzów 8. Jury trafiło 7 państw, które trafiło ostatecznie do finału. Widzowie natomiast najchętniej głosowali, tak to nie pomyłka, na San Marino. No oczywiście Jessica jest z Malty, więc myślę, że to miało wpływ.
Ostatnie miejsce u widzów w półfinale zajęła Gruzja. Natomiast Czarnogóra, która była 16, u widzów u jury była 6. I to ona jest najbardziej pokrzywdzona przez widzów. Widzowie trafili 7 państw, które ostatecznie awansowało do finału. Jury i widzowie w swoich typach zgodzili się w przypadku 7 państw. W finale jury maltańskie oceniło najlepiej Cypr, a najsłabiej Serbię. No i najbardziej pokrzywdzili Estonię, która była 22 u nich, u jury, a u widzów była 14. Też nie było punktu, ale ta różnica jest największa. Jury trafiło 6 państw, które ostatecznie znalazło się w top 10 finału. Widzowie najchętniej zagłosowali na Włochy, a nie zagłosowali na Portugalię. Skrzywdzono Francję, która była 13, u widzów 3 u jury, oraz Norwegię, która była 17 u widzów, a 7 u jury. Jury trafiło 6 państw, które znalazło się ostatecznie w top 10 finału. Widzowie i jury w swoich typach zgodzili się w przypadku 6 państw. I przechodzimy do kolejnego państwa, które według mnie osobiście zostało najbardziej przecenione. Jest to Mołdawia, która w półfinale zajęła 3 miejsce, zdobywając 235 punktów, na co złożyło się 7 miejsce u jury i 82 punkty oraz 2 miejsce u widzów i 153 punkty. I tym samym jury z Mołdawii w półfinale przyznało pierwsze miejsce Rumunii, a ostatnie San Marino. Najbardziej skrzywdzono Serbię, która u widzów była 2, a u jury 13. Jury trafiło 5 z 9 państw, które awansowało razem z Mołdawią do finału. Widzowie zagłosowali licznie także na Rumunię, a nie zagłosowali także na San Marino. Ale tym skrzywdzonym państwem jest Słowenia przez widzów, która była u nich 11, a u jury była 5. Widzowie trafili 7 państw, które awansowało razem z Mołdawią, i jury i widzowie w swoich top 10 powtórzyli się 7-krotnie. Mołdawia w finale zajęła 10 miejsce i zdobyła 209 punktów, na co złożyło się 10 miejsce u jury i 94 punkty oraz 8 miejsce w głosowaniu widzów i 115 punktów. Jury z Mołdawii w finale najlepiej oceniło Estonię, a najsłabiej Węgry. Włochy zostały pokrzywdzone, zajmując 23 miejsce u jury, u widzów będąc na miejscu 3. I jury z top 10 trafiło 5 państw. I jak wiemy, Mołdawia też w tym top 10 się znalazła. Widzowie natomiast najchętniej zagłosowali na Izrael, a najmniej głosów oddano na Finlandię. Widzowie najmocniej skrzywdzili w tym przypadku Australię, która zajęła 18 miejsce u widzów, 4 u jury. Widzowie trafili 5 państw również, które zdobyło miejsce w top 10. I widzowie i jury w swoich typach powtórzyli się 7 razy. Kolejne państwo to Niemcy, które oczywiście nie brało udziału w półfinale, ale głosowało w drugim. I jury z Niemiec pierwsze miejsce przyznało Szwecji, a ostatnie Czarnogórze, krzywdząc przy tym Węgry, które były 16 u jury, a 3 u widzów. I jury trafiło 7 państw, które ostatecznie awansowało do finału. I co miłe, widzowie zagłosowali najliczniej właśnie na Polskę, a nie oddali zbyt dużo głosów na Czarnogórę. Skrzywdzono Maltę, która była 17, u widzów 5, u jury, oraz Łotwę, która była u widzów 14, a u jury 2. Widzowie trafili 9 państw, które awansowało do finału, czyli tylko z Polską nie trafili. Jury i widzowie w swoich typach powtórzyli się 7-krotnie w półfinale. W finale Niemcy zajęły miejsce 4, czyli był najlepiej ocenionym państwem z Wielkiej Piątki i gospodarza. Zajęły 4 miejsce i 340 punktów, na co złożyło się 4 miejsce u jury i 204 punkty oraz 6 miejsce w głosowaniu widzów i 136 punktów. W finale jury z Niemiec przyznało pierwsze miejsce Szwecji, a ostatnie Finlandii. I najmocniej pokrzywdziło Włochów znowu, którzy zajęli 17 miejsce u jury, a u widzów wygrali.
Żyli trafiło tylko 4 państwa, które ostatecznie razem z Niemcami trafiły do top 10 finału. Widzowie najliczniej właśnie głosowali na Włochy, a najmniej głosów oddano na Hiszpanię. I właśnie także Hiszpania została skrzywdzona przez widzów, bo u jury była 5. Tak samo Szwecja, która wygrała u jury, u widzów była 21. Widzowie trafili 6 państw, które ostatecznie znalazły się w top 10 razem z Niemcami. Jury i widzowie w swoich typach powtórzyli się 5 razy. I ostatnie dziś państwo, które omówimy, to Norwegia. O dziwo, Norwegia wygrała półfinał, zdobywając 266 punktów, na co złożyło się po 133 punkty i od widzów, i od jury. U jury to było drugie miejsce, u widzów trzecie. Jury z Norwegii w pierwsze miejsce w półfinale dało Szwecji, a ostatnie Węgrom. Pokrzywdzono Danię, która była 12 u jury, a pierwsza u widzów. Jury trafiło 5 państw, które awansowało razem z Norwegią. Widzowie najliczniej głosowali na Danię, a najmniej głosów na San Marino oddano. Widzowie pokrzywdzili Maltę, która zajęła 14 miejsce, a 5 u jury. Widzowie trafili 8 państw, które awansowało razem z Norwegią. Jury i widzowie w swoich typach powtórzyli się 6 razy. Norwegia w finale zajęła 15 dopiero miejsce. No cóż, 144 punkty tylko, co dało 16 miejsce u jury i 60 punktów oraz 11 miejsce u widzów i 84 punkty. Jury w finale z Norwegii przyznało pierwsze miejsce Niemcom, a ostatnie Mołdawii. Niestety skrzywdzono ponownie Danię, która zajęła 23 miejsce u jury, a drugie u widzów. I z top 10 jury trafiło tylko 4 państwa. Widzowie natomiast najlicznie głosowali na Litwę, a najmniej głosów oddano na Portugalię. Widzowie pokrzywdzili Hiszpanię, która zajęła 24 miejsce, a u jury była 9. Widzowie trafili 7 państw, które ostatecznie znalazło się w top 10 finału. Jury i widzowie powtórzyli się w swoich typach także 7 razy. To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie kciuki, bo jeszcze tylko 2 odcinki z analizy i będziemy mieli to już za sobą. A już w przyszłym tygodniu dowiemy się m.in. jak głosowało polskie jury i my, Polacy. Także trzymajcie się ciepło, wbijajcie na fanpage, subskrybujcie kanał. I do usłyszenia i do zobaczenia w przyszłym odcinku z Byle do Maja. Cześć!